na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Środa, 10 lutego, a dziś w programie powiemy m.in. o tym, jak dbać o bezpieczeństwo na drogach w trudnych warunkach atmosferycznych. Pamiętajmy o tym, że ta dopuszczalna prędkość przy takich warunkach nie zawsze jest tą prędkością bezpieczną. Powiemy także o transferowym hicie Górnika Zabrze. Richmond Bułaci został nowym piłkarzem trójkolorowych. Czuję się bardzo dobrze, będąc tutaj w nowym dla mnie kraju i miejscu. Trudne zimowe warunki dają się we znaki zarówno kierowcom, jak i pieszym. Opady śniegu, śliskie nawierzchnie i słaba widoczność wymuszają na uczestnikach ruchu drogowego szczególną ostrożność. Takiej zimy nie było już dawno. Mróz i obfite opady śniegu cieszą z pewnością najmłodszych, ale kierowcom spędzają sen z powiek. W poniedziałek, kiedy ten atak zimy był taki dosyć mocny, policjanci aż 16 razy musieli interweniować na zabrzańskich drogach. 6 z tych interwencji to były kolizje. Na szczęście nie były to niebezpieczne kolizje. 9 dotyczyło innych sytuacji na drodze, które właśnie miały związek z tym, że pojawiły się intensywne opady. Często kierowcy mieli problem, żeby gdzieś wjechać, ślizgali się na drogach. Dużo z tych właśnie zdarzeń wynikało z tego, że ich samochody nie były odpowiednio przygotowane do panujących warunków atmosferycznych. Prognozy pogody nie są łaskawe dla uczestników ruchu drogowego. Śnieg i mróz na razie nie odpuszczą. Kierowcy powinni więc zachować szczególną ostrożność na drogach. Pamiętajmy o tym, że ta dopuszczalna prędkość przy takich warunkach nie zawsze jest tą prędkością bezpieczną. Trzeba ją dostosować do panujących warunków. Mamy opady śniegu, jest gorsza widoczność. Przed wyruszeniem w trasę należy zadbać o dobry stan techniczny pojazdu. Dopiero kiedy samochód jest odśnieżony i czysty, można ruszać w drogę. Ale to nie wszystko. Tutaj przede wszystkim wyposażyć się w odpowiedni płyn do spryskiwaczy, aby był to płyn zimowy, który nie zamarza w zbiorniku. Warto też pomyśleć o tym, czy nasze wycieraczki są w odpowiednim stanie. Ważna rzecz, o której warto przypomnieć, opony. Wiadomo, w Polsce jeszcze nie ma obowiązku jeżdżenia na zimowych oponach, aczkolwiek w takich warunkach na pewno jest to bardzo pomocne, a jeśli nie są to opony zimowe i są to opony wielosezonowe tak zwane, no to ich bieżnik powinien być odpowiedni, zapewniać nam odpowiednią przyczepność. Podczas siarczystych mrozów należy też zadbać o w pełni sprawny akumulator. Rozładowany jest jednym z najczęstszych problemów, jakie zimą spotykają kierowców. Co wtedy zrobić? Można się zwrócić oczywiście do Straży Miejskiej, bo z prośbą o pomoc, gdyż Straż Miejska dysponuje takim urządzeniem rozruchowym, ono nazywa się booster. No i samochody osobowe z łatwością możemy uruchomić, oczywiście jeżeli awaria akumulatora nie jest poważna. Wystarczy jeden telefon i jedziemy. Od początku zimy już wyjeżdżaliśmy około 50 razy do takich sytuacji. Trudne warunki atmosferyczne mogą być niebezpieczne i zdradliwe. Nie tylko dla kierowców, ale też dla pieszych. Ci powinni zadbać o swoją widoczność i wyposażyć się w odblaski. Zimą szczególnie ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku oraz ostrożności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Richmond Bułaci, 28-letni napastnik i reprezentant Gany, został nowym zawodnikiem Górnika Zabrze. Były gracz Juventusu będzie występować w barwach trójkolorowych przynajmniej do końca tego sezonu. Na transferowe ruchy w Górniku Zabrze długo musieliśmy czekać, ale kiedy w końcu się doczekaliśmy, okazał się to być transferowy hit. 14-krotny mistrz Polski pozyskał nowego napastnika, którym został reprezentant Gany, Richmond Bułaci. Możemy powiedzieć, że to była taka prawdziwa cisza przed burzą w odniesieniu do tego okresu transferowego w Zabrzu w styczniu i na początku tego. Tymczasem wczoraj Górnik Zabrze, 14-krotny mistrz Polski, no sfinalizował transfer o takim kalibrze, jakiego przy Roosevelta dawno, a pewnie może i w ogóle wcześniej nie było, bo tak możemy powiedzieć o pozyskaniu reprezentanta Gany, który strzelał wiele bramek dla klubów włoskich, w Hiszpanii, w Holandii, a przede wszystkim imponujący skutecznością w Serbii, w słynnej Crvenie Zvezde Belgrad. Podsumowując, nie bez kozery możemy powiedzieć, że jest to transferowy hit Górnika. Na początku dziękuję Bogu za tę możliwość. Czuję się bardzo dobrze, będąc tutaj w nowym dla mnie kraju i miejscu.
Myślę, że jest to dla mnie kolejne doświadczenie w moim życiu. Bardzo lubię nowe wyzwania, a gra w górników właśnie takim będzie. Czuję się dobrze i jestem bardzo zadowolony. Moim celem jest tak grać, by kiedyś zostawić po sobie dobrą markę, by kibice zapamiętali moje nazwisko. Piłkarza z Gany, który świetnie grał w górniku. Moją ambicją jest także to, by strzelać jak najwięcej bramek, tyle, ile tylko zdołam. Biorąc pod uwagę bogate doświadczenie Richmonda, dla klubu będzie to na pewno ogromne wsparcie. Pierwsze piłkarskie szkice zbierał on jeszcze w ojczyźnie, gdzie w wieku już 15 lat wyjechał do Włoch i tam rozpoczął swoją przygodę z piłką seniorską, i która jest, jak widać, bardzo, bardzo owocna. Genoa, Sassuolo, Juventus, Elche, Atlanta Bergamo, Roda, no i wspomniana Cvena, Zvezda Belgrad, to są tylko wybrane, te najsilniejsze kluby z tego bogatego piłkarskiego życiorysu Richmonda, który jest teraz w takim bardzo dobrym wieku piłkarskim, 28 lat. Ostatni swój mecz grał gdzieś tam w okolicach końca ubiegłego roku, więc nie miał długiej przerwy i rozbratu z piłką. Styczeń bardzo solidnie przepracował indywidualnie u siebie i wierzymy, że będzie bardzo dużym wzmocnieniem Górnika w dalszej części sezonu. W Serbii w 104 meczach w Cvenie Zvezdzie zdobył 60 bramek, tak więc no, ma zadatki na bardzo dobrego snajpera. Ten transfer zresztą wywołał dużo zainteresowanie w całej Polsce. No, wierzymy, że pomoże drużynie w najbliższych miesiącach. Nowy zawodnik trójkolorowych poznał już historię klubu oraz wiele słyszał o kibicach Górnika. Bardzo wierzę w kibiców, bo bez nich nie byłoby drużyny. Dla mnie być tu i widzieć drużynę z tradycjami to coś wspaniałego. Byłem już w zespole z podobnymi tradycjami, w Cvenie Zvezdzie, gdzie byli wspaniali kibice. Dlatego fakt, że podobny jest w Zabrzu, klub z tradycjami i świetnymi kibicami, jest dla mnie bardzo ważny. Pragnę dać z siebie jak najwięcej, aby pomóc drużynie pójść do przodu. Górnik Zabrze już dziś zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa w ramach 1/8 finału Pucharu Polski, a w poniedziałek w ramach rozgrywek Ekstraklasy trójkolorowi podejmą u siebie Stal Mielec. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze jedną informację. Z powodu awarii w elektrociepłowni Fortum w Ratuszu zorganizowano spotkanie zespołu zadaniowego. Ilość ciepła dostarczanego przez koncern Fortum zabrzeńskiemu przedsiębiorstwu energetyki cieplnej w wyniku awarii została ograniczona o około 1/3. Miasto Zabrze na bieżąco monitoruje sytuację w budynkach użyteczności publicznej. Koncern Fortum zadeklarował zakupienie grzejników, które w razie potrzeby zostaną przekazane instytucjom oraz osobom szczególnie potrzebującym. W związku z ograniczeniem dostaw ciepła, zabrzańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej dokonuje aktualnie procesu przesterowania około 1200 instalacji cieplnych na terenie miasta. Działalność instytucji użyteczności publicznej pozostaje niezakłócona dzięki systemom zasilania awaryjnego. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.